Przechodzę do Ciebie z krótkim wideo, ale bardzo ważnym. Trochę z okazji Dnia Matki, ponieważ ja wiem, że klientki, z którymi pracuję, klienci, z którymi pracuję, ponieważ dołączają też do tej grupy mężczyźni, z czego się bardzo cieszę. I następna wyprawa piratek... Aaaa! To już nie jest wyprawa piratek! Następna wyprawa pomoc Marki będzie już yy, skierowana zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Zapraszam, ruszamy 20... Jest u którego my ruszamy. 26 czerwca. 5 tygodni pracy nad marką. Link do oferty podrzucę ci w komentarzu. Natomiast ja dzisiaj przychodzę z małą, małą, celowo dawką wiedzy, która wesprze, nakarmi Twoją markę, Twoje dziecko, o które dbasz, na które chuchasz, kochasz i <grybujesz> posyłasz w świat czasami z obawą jak zostanie przyjęte, bo wiem, bo o tym mówicie i gratuluję Wam odwagi wychodzenia do świata, bo to jest odwaga. To jest podjęcie ryzyka, które jest niezbędne, kiedy tworzysz swoją markę. Do czego zaczęłam od grania? Zaczęłam od grania, ponieważ mm, jakiś czas temu, nie wiem, dwie godziny temu, yy, wpadłam tutaj do moich rodziców, bo jestem teraz u moich rodziców i napotkałam stroiciela, który stroił to stare pianino. I kiedy zaczęłam sobie grać na tym pianinie i go sprawdzać, to wydarzyła się taka rzecz. Zobacz. Czekaj, czy to dobrze widać? To mój piesek. Patrz. O, widzisz? Chcę powtórzyć dźwięk, a on. On by tak nie wchodzi za bardzo. Teraz lepiej jest, ale. O. A ja bym chciała, żeby ten dźwięk był pełny. Gadam no w tym kolesie i pytam się go, czy wszystko tu gra i, i tak dalej. Nie? On mówi, że tak, że wszystko, że wszy, wszystko, wszystko, pa, wszystko pani gra, <grystko> wszystko gra. Tylko kiedy y, ja muzykuję na pianinie, on zaczyna to tłumaczyć. Kiedy muzykujemy na pianinie, to żeby ponowić dźwięk, musimy całkowicie oderwać palec od Klawisza I po prostu jeszcze raz go wcisnąć. Inaczej rzecz ma się w niektórych rodzajach fortepianów. I co się działo, kiedy ja z nim gadałam? Działo się tak, że tutaj słuchałam jednym uchem jego wiedzy, ja się tam tym nie znam, a w głowie miałam taki, takie pytanie: Czy ja mogę ci zaufać? Czy ja mogę ci zaufać? I dlaczego o tym mówię? Ponieważ twoi klienci zadają ci takie samo pytanie: Czy ja mogę ci zaufać? Jednym z ważniejszych strategicznych, żeby w ogóle odczarować te, to słowo, wiesz, strategia, po prostu to jest budowanie relacji tak naprawdę z twoim klientem. A co jest najważniejsze w relacji? Co jest ważne w relacji? Zaufanie to jest w ogóle baza, na której budujemy relacje. I tak samo, kropka w kropkę, z twoim klientem. I uwaga, mamy różne branże. Jeżeli na przykład, nie wiem, uczysz języka, to Próg zaufania jest większy, ponieważ osoby, które do Ciebie przychodzą już po pierwsze wiedzą, że yy, nauka języków jest ważna, że pomoże im w pracy, że pomoże im w budowaniu też relacji, że będą się lepiej czuli na wakacjach, bardziej luźni i tak Nie musisz ich do tego przekonywać. Natomiast są niektóre branże, szczególnie takie niszowe, gdzie ten próg zaufania jest niższy. I wtedy potrzebujesz włożyć więcej czasu, energii, pracy na budowanie tego zaufania. Jak budujemy zaufanie? Jednym z ważniejszych czynników jest dzielenie się wiedzą. Oprócz autentyczności, która po prostu jest jak tlen w tworzeniu marki, to dzielenie się wiedzą. Wiedzą, która małymi kroczkami wspiera Twoich klientów na ich rozwojowej drodze. I teraz tak, ym, tworzenie strategii jest to jak ogród. Być może uległaś takiemu złudzeniu i takiej marketingowej, chorej marketingowej iluzji, że wystarczy zrobić jedną rzecz, jedną, dwie rzeczy, nie? Wiem, napisać ofertę, ktoś dzwoni. Napisać ofertę, stworzyć stronę www i po prostu na tym zbudujesz swój biznes. Nie, to są jedynie narzędzia, które ci pomagają w dotarciu do klientów. Natomiast na tym nie zbudujesz swojego biznesu, chyba że. Jesteś już znaną marką, robisz rebranding, sprzedajesz coś, no co jest bardzo, sprzedajesz wodę na pustyni. O, to w takim skrócie. Natomiast tak czy siak, <grytania> takich ziomków sprzedających wodę na pustyni jest więcej i potrzebujesz nawiązać więź, zbudować więź ze swoimi klientami. Jeżeli szczególnie chcesz utrzymywać długofalowe relacje, a nie chodzi o, jedną, o a nie chodzi o jednorazową transakcję. Zatem Ważna jest Twoja obecność i dzielenie się wiedzą, nie inspiracją wyłącznie, bo to jest taki błąd, który ja widzę u Was, że tak jakbyście się boili, bo, boili, bali wychodzić ze swoją wiedzą i dzielić się tą wiedzą. To jest bardzo ważne, bo często widzę, że dzielicie się na przykład inspiracjami, co czytaliście, gdzie byliście, gdzie odpoczęliście. Takie, wiecie, fajne, ważne też inspiracje, ale to nie skor budowania zaufania. Wiedza, która pomoże Twoim klientom rozwiązać yy, im jakiś problem. I teraz ważne to nie ma być coś wielkiego. <noise> to nie ma być coś takiego, że napiszesz post, który nagle, nie wiem, ma <noise> spowodować, że Twój klient spełni swoje marzenie. Małe kroki to jest za duże zadanie. To jest za duże zadanie i nie o to w ogóle w tym chodzi. Natomiast, jeżeli chcesz działać długofalowo, yy, to ważne jest to, żebyś po pierwsze odpowiedziała sobie na pytanie, z czym mój klient się zmaga i jakimi fragmentami wiedzy ja mogę się dzielić, żeby pomóc mu w konkretnych obszarach i poprowadzić tego klienta. Prowadzisz na blogu, prowadzisz na YouTubie, prowadzisz w mediach społecznościowych, w różnych formatach, prowadzisz, to jest bardzo ważne, drugi krok, lead magnet. Kiedy masz już swoją stronę www, to tworzysz króciutki, mini poradnik, checklistę, nie wiem, serię, kilku maili, które przeprowadzają Twojego klienta od miejsca A, boli mnie, boli mnie, chce się pozbyć jakiegoś problemu, do miejsca B, o, czuję się bezpiecznie, czuję się lepiej, zrobiłam to, to i to, zadziałało. Coś bardzo prostego. Dzięki lead magnetowi, który jest prezentem za zapis do newslettera, robisz kolejny krok, ponieważ podzielenie się mailem już jest kolejnym dowodem zaufania i sprawiasz, że po prostu klient może doświadczyć, po prostu centralnie doświadczyć tego, że tego wspierasz w jakichś konkretnych rzeczach. Zostawiam Cię z pytaniem. Będą to dwa pytania. Praktycznie, dzięki którym wprowadzasz strategię w życie, a nie strategię, która zostaje na papierze. Jakimi trzema tematami podzielisz się w najbliższym w najbliższych dwóch tygodniach z Twoimi klientami, które pomogą im rozwiązać konkretny problem? Z jakimi tematami, jaką wiedzą podzielisz się ze swoimi klientami w najbliższych dwóch tygodniach, które pomogą im rozwiązać jakiś konkretny problem? A następnie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, jaki lead magnet podepniesz po Twoją stronę? Radnik, mini kurs, checklistę, żeby Podziękować swoim klientom za zapis do newslettera i pomóc im zrobić kolejny krok, przede wszystkim w rozwiązaniu ich problemu, krok w doświadczaniu tego, że oni po prostu mogą na Tobie polegać. Podziel się tą wiedzą w komentarzu, zrób po prostu krótką zapowiedź tego, co dobrego masz, konkretna wiedza. Pozdrawiam wszystkie mamy, wszystkich ojców swoich marek. Trzymajcie się ciepło. Tak.